Moim Państwa gościem w studio jest ksiądz Łukasz Ziemski, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Świdnicy. Witam księdza serdecznie. Szczęść Boże. Proszę księdza, w czwartek, czyli właściwie już jutro, obchodzić będziemy Boże Ciało, święto właśnie ku czci ciała Chrystusa, ale tego w wymiarze duchowym czy bardziej cielesnym? Chrześcijanie podkreślają w tym dniu tą prawdę, w którą wierzą, że Chrystus jest realnie, rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie, a więc w tym kawałku chleba, który jest przechowywany w tabernakulum, który staje się rzeczywistością podczas każdej mszy świętej. I właśnie ta uroczystość Bożego Ciała oficjalnie w kalendarzu liturgicznym nazywana uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, no, ma służyć temu podkreśleniu żywej wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W tą wiarę realną. To jest święto ruchome. Co prawda przypada zawsze w czwartek, ale jego data jest zmienna. Od czego to zależy? Uzależniona jest od świąt Wielkiej Nocy, zawsze od daty Wielkiej Nocy, która jest właśnie ruchoma, uzależniona od faz księżyca i zawsze w kościele rzymskokatolickim Wielkanoc wypada po pierwszej wiosennej pełni księżyca, pierwsza niedziela po wiosennej pełni księżyca i od tego uzależnione są kolejne obchody, jak właśnie zesłanie Ducha Świętego, w niebo wstąpienie Pańskie wcześniej, no i później uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Stąd ta ruchomość tej daty. A święto obchodzone właśnie w sposób ruchomy, można powiedzieć, już od XIII wieku. Bardzo, bardzo stare, bardzo ważne i ściśle związane z uroczystością Wielkiego Czwartku, bo tak naprawdę ten nacisk na obecność Chrystusa, na ustanowienie Eucharystii właśnie w liturgii ma miejsce w Wielki Czwartek. Wtedy wspominamy ustanowienie Eucharystii. Ale w związku z tym, że to święto jest w przededniu śmierci Chrystusa na krzyżu w Wielki Piątek, stąd dla podkreślenia właśnie tej wielkiej radości chrześcijan, że Chrystus został obecny wśród nich w Najświętszym Sakramencie, ustanowiono dodatkową uroczystość Bożego Ciała. Jak ksiądz wspomniał, to jest święto bardzo radosne. Mnie przede wszystkim kojarzy się z dziewczynkami ubranymi w białe sukienki komunijne, sypiącymi kwiatki, chłopcy, natomiast wiem, że będą dzwonić dzwoneczkami, czyli faktycznie jest to okazywanie radości. Tak jest, ten zewnętrzny, można powiedzieć, w pewnym sensie ludowy wymiar świętowania Bożego Ciała jest bardzo ważny, bo procesja jest tym elementem takim tej pobożności tradycyjnej, właśnie to sypanie kwiatów. No, kwiaty się sypie przed królami, przed ludźmi, którzy są dla nas najważniejsi, a również tą pobożność ludową, czy teologię tego święta wyrażają różnorakie pieśni, które są w tym dniu śpiewane. Między innymi śpiewamy, że Chrystus wychodzi do naszych zagród, aby zobaczyć, jak się Jego dzieciom powodzi. To, co powiedziałem wcześniej, to jest bardzo takie realne spojrzenie na Chrystusa, że faktycznie On przychodzi do tych miejsc, gdzie mieszkamy, gdzie jesteśmy, a że jest naszym najważniejszym gościem, no to chcemy to wszystkim zakomunikować, między innymi poprzez dźwięk tych dzwonków, poprzez sypanie tych kwiatów, no bo Chrystus jest dla nas najważniejszy. To są elementy procesji, która w tym dniu zawsze się odbywa. Jak będzie przebiegała trasa procesji w naszej parafii? Tutaj na osiedlu Podzamcze, w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, te główne obchody Bożego Ciała nastąpią o godzinie, rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą tutaj w kościele, w sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego, a później po mszy świętej ta procesja przejdzie w tym roku ulicą Jana Pawła II, Senatorską i Forteczną, żeby powrócić na koniec właśnie do kościoła i przy tym ostatnim, czwartym ołtarzu, żeby również oddać przy kościele hołd Jezusowi. Na trasie procesji tradycyjnie oczywiście są budowane cztery ołtarze, czytane są różne fragmenty Ewangelii właśnie nawiązujące do treści tego święta, do obecności Chrystusa wśród nas i no, te ołtarze przygotowywane też są przez różne wspólnoty, które funkcjonują w parafii, między innymi jeden z ołtarzy przygotowuje młodzież, ołtarz jest przygotowywany przez wspólnotę domowego kościoła, przez Żywy Różaniec, przez Radę Parafialną, także jest to święto parafii, w którą różne te grupy funkcjonujące również się angażują. Czy jest jakiś kanon, jak te ołtarze powinny wyglądać? Czy każda organizacja duchowa właśnie coś od siebie dodaje? Zawsze to ubogacanie ołtarza kwiatami, no, według jakiejś konwencji, którą wybrała sobie dana wspólnota, przebiega. Natomiast no, mamy tradycyjne ołtarze tutaj w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, przygotowane, bardzo eleganckie. Może w pewnym sensie to ogranicza taką inwencję twórczą tych, którzy je przygotowują, ale no, trzeba powiedzieć, że one są w pewnym standardzie już, natomiast ta
ekspresja może się objawiać właśnie w ukwiecaniu i zachęcamy do tego, żeby nie tylko te wspólnoty, ale ci wszyscy, którzy mają ochotę te ołtarze na trasie procesji ubogacić, również mogą swoje kwiaty przynieść. Zachęcamy także do udziału oczywiście w procesji. Bardzo księdzu dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Przypomnę, że gościliśmy księdza Łukasza Ziemskiego, rzecznika prasowego Kurii Biskupiej w Świdnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.